Cześć wszystkim, z tej strony Adik, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj taki film z informacjami, bo w ostatnim czasie się trochę rzeczy dowiedzieliśmy na temat nowej konsoli, kilku nowych gier. Także oglądajcie i przedstawiam po kolei to, co mnie ciekawi najbardziej z tego wszystkiego. Więc jako pierwsze mamy Horizon 2 Forbidden West. Pewnie oglądaliście jedynkę na moim kanale, jeśli śledzicie to, co robię. Więc wyszła dwójka, mamy zwiastun, który też wstawię w opisie, jakby kogoś zainteresowało. I zapowiada się to naprawdę dobrze. Grafika poszła do przodu, dodatkowo mamy nowe mechaniki, jak na przykład pływanie, co no, naprawdę wygląda fajnie. Więc zobaczymy. Na razie gra jest zapowiedziana tylko, że będzie. Nie wiemy jeszcze dokładnie kiedy. Wiemy, że prace trwają. Natomiast kiedy wyjdzie, na pewno będzie na moim kanale. The Last of Us 2, czyli produkcja, na którą czekam już od dosyć długiego czasu, w końcu będzie miała jutro premierę. Cieszę się z tego bardzo. Nie oglądałem tak naprawdę oprócz zwiastunów żadnych materiałów, oprócz tego, mimo że już widziałem, że dzisiaj nagrywają coś, co mają przedpremierowo. Ale ja sobie zacznę nagrywać od jutra, pewnie około 14-15 jutro będzie pierwszy odcinek z tego. Jutro też pociśniemy jeszcze kilka innych odcinków z tego. Nie skończę na jednym, bo to po prostu tak wręcz trochę nie wypada. No, więc zapowiada się genialna historia. Oceny tej gry są po prostu świetne. Tak, większość punktów jest po prostu na maksa, więc naprawdę jest genialnie. I sądząc po jedynce i po całym studiu Naughty Dog, oni raczej nie zrobią słabej gry, więc będzie niezła przygoda już od jutra na moim kanale. Otrzymaliśmy również zapowiedź nowej konsoli, PlayStation 5. W sensie z Xboxa też coś tam chyba było, natomiast nie śledzę za bardzo. Konsola PlayStation mnie interesuje najbardziej. Jeśli chodzi o względy wizualne, to naprawdę mi się mega podoba. Pady, sama konsola, plus jeszcze tam widziałem słuchawki, są bardzo fajnie zrobione. Naprawdę, no wstępnie mnie to kupuje. Nie wiemy jeszcze o wymaganiach, w sensie wymaganiach od tych, o jakby o tym sprzęcie, tak? Jak działa i czy wszystko będzie w porządku, ale no zobaczy, to już się zobaczy przy premierze konsoli. Konsola wychodzi w grudniu. Prawdopodobna cena to około 3000 zł, trochę dużo, no ale zobaczymy, no jak to finalnie będzie, bo jeszcze z tego co wiem, cena nie jest do końca zaplanowana. Jak widzicie na zdjęciu, mamy dwie wersje tej konsoli. Mamy jedną z napędem na płyty i drugą bez. No, jak ja będę kupował, to raczej z napędem na płyty, no ale zrobili również wersję dla tych, którzy już inwestują tylko w gry elektronicznie, bez pudełka i płyty. I ostatnia informacja na dzisiaj. Gra This War of Mine trafi do do listy lektur szkolnych jako pozycja dodatkowa. Jest to dla mnie dosyć zaskakujące, aczkolwiek jako gracz nie mam nic przeciwko. Nie grałem w tę grę, ale wiem tylko tyle, że opowiada o losach cywili w czasie wojny, więc jest to poważny temat. Będzie to najprawdopodobniej lektura, która będzie się pojawiała w liceum i w szkołach, no właśnie, liceum, technikum i tak dalej. W tych klasach, kiedy już będziemy pełnoletni. No bo jednak z tego co wiem, gra jest dosyć mocna. Osobiście planuję raczej w wakacje ją sobie przejść, więc też może coś będzie na kanale. Zobaczymy. W każdym razie ciekawe jest na pewno to, że trafia do szkół. Bo to w sumie pierwsze takie zagranie, że lekturą jest gra komputerowa, tak? Więc mi się to podoba, ja nie narzekam. No, więc z dzisiejszych informacji to było na tyle. Też dajcie znać, czy taka formuła Wam się podoba, że właśnie omawiam takie rzeczy, co się dzieje na bieżąco. No i możecie subskrybować kanał. Zapraszam też na Instagrama. I do zobaczenia w następnym filmie. Także, cześć.